Zapomniałem. Dobra, tutaj. O, dobra, mam. Zapomniałem. Dobra, tutaj. O, dobra, mam. Kurwa, znowu słychać ten metaliczny głos. Zapomniałem. Dobra, tutaj. O, dobra, mam. Kurwa, znowu słychać ten metaliczny głos. Kurwa, znowu słychać ten metaliczny głos. Mogę wyciszyć. No sorry, mordki, ale już teraz tu mi się nie uda tego ustawić. Dobra, z Twitcha w sumie poglądu nie potrzebuję. Chociaż zostawię sobie podgląd z Twitcha. Dobra, to lecimy. Powiecie co? Jednak troszkę może niżej. Troszkę. Troszkę. Troszkę tak może być. Mam nadzieję, że będzie czat widoczny na streamie, bo chcę wrzucić to jako odcinek na YouTube'a. Zobaczmy najpierw mapę z typu poboczniakami. No, dopiero teraz wyskoczyła tak naprawdę informacja, że robi streama. He, zabawne. O, no i dobrze, ale widzę, że czat przynajmniej działa. Miał też lepszy pogląd na wszystko. Okej, okay, zobaczmy. Ucznia. To lecimy po kolei z tymi poboczniakami, nie bawimy się. Znajdź tylko teraz ten znak. Jest. Zobaczmy. Ty okaże się, że to jest stream, mogę sobie jarać, hehe. Teraz tu mam iść? Mogę jakoś wyśrodkować? No ni huhu. No dobra, pokazuj mi na mapie, tak? Dobra, ze ślizgo siupni sobie polecimy. Ślizgo siupnia. Wow. Tak. To lepsze niż pływanie. Jestem ciekawy, czy wy też słyszycie taki metaliczny post tego. Metaliczny dźwięk, dajcie znać, co? 2700, już tam takiego dystansu nie pokonywałem. Historia to nic innego jak seria opowieści. Nie ślisko siłknie, chciałem tylko gnuta. Gdzie jesteś, gnucie? Wiwiet. Możesz przez wodę przejść? Nie możesz. Mam nadzieję, że pan nie ścina streama. Szczerze, zawsze miałem problemy z FPS-ami stałymi na streamie. Widzę, że to nawet ładnie idzie. To moi? Nie moi? No mnie nie atakują. Dobra, idziemy wodę w spłuczkach pospuszczać. Ktoś lub coś ma tutaj swoje leże. O Jezus, ale tu jest biało. Leże Puchomora. O! Zimnosfera, ale grube futro wystarczy, by zapewnić ciepło.
No nie wiem, kurde, zaraz zginę najprawdopodobniej. Idź, nie możesz nawet tu walczyć. Żyjesz? Okej, okay, spróbujemy na pełnym biegu. Czyli teraz już wiem, o co chodzi z tą odpornością. No to pójdziemy w takim razie w odporność na lód, nie? To jest stream, to możemy padać ile chcemy tak naprawdę, tu nie będzie wstydu. Co to z... w wierzchowcach? Nie trzeba ich tankować. To zimnosfera. Ale grube futro wystarczy, by zapewnić ciepło. Zobaczymy, czy na pełnym sprincie damy radę szybko to ominąć. Będziemy cały obszar od razu omijać. Oj nie, dobra. To będzie głupi pomysł, żeby tak przelecieć. Próbuję przed startem swoją postać. O. Dzięki Forgards za followka. Próbujemy ubrać naszą postać jak najcieplej. Zobaczymy, co mamy w ekwipunku. Jakby co, sorry za takie zamulenie, ale ja szczerze powiedziawszy spałem. I jakieś z pół godziny temu dopiero wstałem. Przydałyby się nowe Dobra. Podskakiwacze. Dobra, uciekamy jak najszybciej stąd. To zimnosfera, ale grube futro wystarczy, by zapewnić ciepło. Dobra, a spróbujmy zrobić tak. Sprzęt. O ile my jesteśmy odporni na lód, a w ogóle? To mamy problem. Ciężko to będzie. Mówię, że mamy problem, a nagle nam wyskakuje, że już mam czapkę, która masz 24 odporności na lód, nie? Dobra, czapelinder ubrany. Coś na ryj? Na ryja nic nie ma. Raminiki nic nie dają. Dobra, tu też jest spoko. Nóżki, nie? Ręce. Mam tylko 30% odporności. Ciekawe, czy nam to na długo starczy. To próbujemy do 3 razy sztuka, nie? Coś jeszcze ewentualnie postaramy się wytworzyć. Masz w końcu tą funkcję uzdrawienia mnie, czy nie? Nie, jeszcze nie masz. Koda. Dobra. Jak teraz zginiemy, to będziemy lecieć po tej zielonej krainie dookoła. Ale mi się też widzę, że zadanie od razu zmieniło. A my lecimy tu. To jest zadanie. Mam nadzieję, że to nie jest zbyt rozległy teren. Nie zatrzymuj się, tylko leć. Nie, tu nie ma co z nimi walczyć, dopóki nie osiągniemy 100% odporności na lód. To jest samobójstwo. Dawaj, dawaj, dawaj. Ale tu widzę, że... Czekajcie, skręcimy na lewo. Okej. Okay. Ale tu możemy takie małe tego robić, przystanki. Ważne, żebyśmy w międzyczasie się też leczyli. Słodyczak. Użyj. Dobra. Mogę to szybciej pewnie zrobić, ale no musiałem. Nic nie ma, żadnych skrzynek i nic. Aż się prosi, żeby to były jakieś skrzynki z jakimiś przedmiotami. Tu widzę, że jest jakieś coś a la totem. Nie, no są jakieś tam skrzynki. Dobra. Mała apteczka.
Na każdym mogę oczekiwać czegoś takiego, czy nie? To by było zbyt proste. A dajcie znać, czy mikrofon nie jest za głośno, czy dobrze słychać grę. Wiecie, na nagraniach to zawsze można mniej więcej wziąć i... no, wyśrodkować, nie? Jeżeli chodzi o streama, no to to już nie jest takie proste. Tu nic też nie ma. Dobra, to podejdźmy tutaj. Z tego co pamiętam, to jest ten tak zwany zapis i regeneracja żytego. Regeneracja życia i energii. O totem zasobów. Monument wzniesiony przez tych, którzy zbierali złom, próbując dbać o czystość okolicy. Okej. Jak mogę rozwalić, to czemu nie? Elektroniczny złom. Nieczęsto się go widuje. Pora zrobić to, co prawe z naszego punktu widzenia. A gdzie jest mój drugi miecz? Tu mam tylko jeden. Czekaj, ta coś tu jest nie tak. No właśnie, mam tylko jeden aktywny. No, teraz jest od razu lepiej. Zebraliśmy złom. To jakby coś było ala zapis. A, zebraliśmy też nowe punkty psioniczne. Zobaczmy, czy możemy jakoś je wykorzystać. Psioniczne. Biogeny to jest nam niepotrzebne, punkty psioniczne, buchający płomień. Ja na coś innego zbierałem z tego co pamiętam. Zamrożenie chyba. Dobra, to zbierajmy na to zamrożenie dalej. Poproszę wierzchowca. Chodź tu mój gnumie. Gdzie jest gnum? Wyzywam cię. Coś tu jest. Interakcja. Ja mam ich złapać. Chodź tu. Dobrze, zrobimy tak. Nie pamiętam do czego była. To pewnie tak jak było w poprzednim. Boże, w odcinku ze wspomnień, że łapaliśmy jakieś tam potworki. Są przeciwnicy? Zgadza się, że świat się kończy, ale czy to powód, żeby odejść jako śmierdziuch? W pobliżu jest czyściuch. Rdze wieje, ale dalej działa. Pomyśl tylko. Błyskawicznie czyste ciuchy. Chodzi o pralkę pewnie. Mówi, że czasem to robi, ale nie jest tak łatwo się do niego dostać. Dziwi się, że nikt jeszcze nie ukradł czyściucha. A i chcecie, żeśmy my zajebali tego czyściucha? To urządzenie oszczędza mnóstwo czasu, a tego mamy potężny deficyt. Wyobraź sobie tylko, że kiedyś powstawały maszyny oszczędzające czas. Mówi, że możesz odsmrodzić świat. Ale nie, no my zajmijmy się po kolei wszystkim, tak? Chciałem najpierw zająć się tymi całymi spłuczkami, zagadkami. Najpierw tym się zajmijmy. Jeszcze nam 900 zostało. Dobra, gdzie jest nasz wierzchowiec? Gnum, chodź tu. Gnum się chyba zawiesił. Czuję się, jakbym płotkę wzywał. Znaczy płotkę, no nie grałem w Wiedźmina dość długo, ale tam wiecie. Pierwszą mapkę czy tam drugą zaliczyłem w grze, nie? Tylko że grałem wtedy na playu czwórce. Przeciwnik czy nie przeciwnik? Wygląda jak fajny przeciwnik. Jakieś wspomnienia, retrospekcje?
Czasami umysł tworzy iluzję pozwalającą cofnąć się w czasie i ponownie przeżyć jakiś moment z życia. Wow. Wow, aż taki dobry jest. O, a czemu aż akurat tam poleciałeś? W przeszłości każdego z nas wydarzyło się coś, co chcielibyśmy z niej wymazać, a czasami przypominają nam się rzeczy, które nigdy nie miały miejsca. Dobrze, czy mieliśmy dostać pierdol, okej. Okay. To nie był chyba jeden z tych trójki czy czwórki uczniów, których pokonaliśmy, co nie? W czasie wykonywania oczywiście misji kampanijnych mi chodzi. Biały ekran też w kurwie dość mocno daje po oczach. Nie ma jednak wątpliwości, że to, co pamiętasz, wpływa na twoją przyszłość. Wybierz funkcję automatona, którą chcesz anulować. Okej, okay, czyli po to są te miraże. I w końcu możemy. Zastrzyk zdrowia. Dobrze, że przypomniało ci się, jak używać zastrzyku zdrowia automatona. Przyda ci się. Ale wiecie co? Jeszcze zerknę sobie. Właśnie w menu. Jeszcze zerknę. W pusty. Automat, chodź tu. Macior, niebiogeny, nie to. Mam dwa punkty. Rozdać? O! Dobra, mnie bardziej interesuje ten automat. Ten. Jest funkcja. Latar. Zastrzyk. Aha, on będzie nas sam leczył. No tak jak... Miałem nadzieję, że to tak wygląda. Dobra, już nam się odblokował, czy nie odblokował? Jest. Jak coś spierdolimy i zejdziemy z niego, to potem do kolejnej jakiejś jakby retrospekcji, czy jakichś takich pogadanek. Nie możemy z niego ponownie korzystać. Chyba twój wierzchowiec cię polubił. To musi się przyzwyczaić, no to na pewno. Zobaczymy, czy nie waliliśmy się nas na jakieś poziomy 20 czy tam 30. O, idealnie. Ale ja nie chcę na nim jechać. Ej, spadaj. Nie lubię postaci dystansowych, naprawdę. O Jezu, 11 poziom. No, L. Mówię, fajnie, że możemy się jeszcze leczyć z tych broni automatycznie. A przy okazji na godzinę trochę, na odcinek trochę nazbieramy jakby co apteczek. Chociaż mówię, no wydaje mi się, że już nie będziemy z nich korzystać, skoro na automat nas bierze i leczy automatycznie, nie? Nieźle za to zapłaci. Tu widzę, że jest jakaś osada, więc czy my chcemy tam iść? O tu. Na górze coś jest? Serio, pod taką małą górkę nie możesz się dostać. A to jeszcze pozostałości po dawnym świecie. Okej, plecaczek gorszy od naszego. Ale coś słyszę, że ktoś tu jest.
Albo po drugiej stronie. Kolejny tunel. Dobra, więcej nic tu nie ma. W takim razie lecimy do tej chociaż spłuczki. Fajnie było, jakbyśmy machnęli jak najwięcej tych ktoś questów, musi nie? Musimy powstrzymać tę plagę, nim będzie za późno. O, tu coś jest. A to jest ten złom tak zwany, tak? Teraz tego nie potrzebujesz, ale później... Kto wie? Co? Jestem ciekawy jednego mapa. Zielony to jest jeszcze nasz teren. Czyli w sumie moglibyśmy przechodzić bez problemu przez niego. Szczerze, jadąc na wierzchowcu, czuję się jak grałem kiedyś w Iona, w Guild Warsy i tak dalej, nie? No już niedaleko zostało. Zadajcie chwilę, bo ja nie wiem, czy mi tutaj czasami OBS nie szwankuje. No nie, wszystko jest ok. Dobra, to już zostawię podgląd z Twitcha ewentualnie. No. Olej, gdzie jest myszka? Na drugim monitorze. Dobra. Kolejny totemik do rozwalenia. Ciężko powiedzieć, czym wcześniej był ten elektroniczny złom. Okej, tu też coś jest. Jakieś pomniki? Też jest do rozwalenia. Robimy mrok. Lepiej być na takim wierzchowcu, niż stać za nim. Też wydawałaś się, chciałem powiedzieć. Przedmieścia. Uciekano tu przed smrodem miasta. Wejdźmy. Czapka. Widzę, że w sumie na streamie jest dość mocno opóźnienie. Mi tak z 5-10-sekundowe, ale przynajmniej mi nie spadają FPS-y w tej grze, nie? I naprawdę czułem dość duży tego. No bałem się po prostu, że będzie duży spadek FPS-ów. Okej. Okay. Nic, no, nie ma nic tutaj widocznie w tym budynku więcej. Tu jeszcze jakieś garaże. To jest ogólnie jakaś taka dzielnica. Aha, tam są już przeciwnicy dla mnie. Chodź. No dobra, bronię się przecież. Dobra, pierwszy pad. Dobrze, że ulepszyliśmy tą broń. Przynajmniej nie giniemy od razu. Uksik. Świetna pora na bycie na zewnątrz. Ogólnie się na jakieś takie coś ala stare osiedle dostaliśmy z tego co widzę.
To jest to coś do zebrania? Nie widzę nic aktualnie. Możemy tu lekko przeczesać teren. Tyk. Cyk, 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 skacz. Skacz, skacz jak kada małyż. O, 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 coś tu się świeci. Kolejny taki totem złomu. Spójrz na ten chrzęści złom. Z tego co widzę, jednak te 2 godziny streamy można robić chyba co tydzień z tych poboczniaków. Więc też o tym pomyślę, czy ewentualnie czymś takim się nie zająć. Ale wiecie, to różnie bywa, nie? Z robotą aktualnie. Czasami jest tak, że mam... Ja ogólnie pracuję na 3 zmiany, nie? Więc w następnym tygodniu odcinków nie spodziewajcie się tego samego dnia, tylko bardziej w dzień następny. Pracując o 12 w nocy będę się starał brać i no, po prostu nagrać odcinek, a ewentualnie wypuszczę go dopiero następnego. No wypuszczę go po prostu coś około godziny 11 czy tam 12, nie? Wow, moja postać już się zgliczowała. O, coś tu się jeszcze świeci. To globus pochodzący z przeszłodni. Ten atlasomap odkrywa położenie rzeczy na Ziemi. Pewnie dalej działa. Zobaczymy. Musisz zakręcić globusem, aby atlasomap zadziałał. Okej, tego jeszcze nie robiłem. Nie w tą stronę, tak. Jak ja mam tym zakręcić? A, ja nad tym też mam kontrolę, tak. O Jezu, jeszcze raz. Musisz zakręcić globusem. Zakręcić globusem. No i tak, to tak powinno być. O Jezu, dobra. Globus kręć. Tak. Musisz zakręcić. Ogarniemy to. Na pewno to ogarniemy. Więc to musi być, tak? Gdzie jest ta druga rura? No dobra, to już powinno być? Jeszcze nie. Ej, to jest trudne do ogarnięcia. Serio. Dobra, a spróbujmy. Spróbujmy to ustawić tak. W tej płaszczyźnie. Nie tak, nie. Straciłem nie pod. Tak. Okej. Okay. Już wiem o co chodzi w końcu. Ani za to nie dostaliśmy, naprawdę. Tyle się namęczyłem, ani za to nie dostałem. W tej chwili nie ma nic ważniejszego. Jest puczko. Już się cieszyłem. Budynki. Prawie co? Nie, będziemy lecieć do tych głównych. Ewentualnie jak będzie coś na drodze. O, ale tam jest jakiś fajny przeciwnik do pokonania. Wtedy się tym zajmie. Wejrzeniem. Grubo czuł. I nie boss partyzan. Wow, wow. Mógłbym się zająć tymi pieskami, czy coś. Tak?
Dobra, uciekaj, uciekaj. Jeszcze żyjesz. No, jeszcze żyję, to jest dobre określenie. Nie wiem, kto tu do kogo strzela, to jest takie zamieszanie. Ona atakuje też, widzę wszystko. Jeszcze go nie zabiłem, czy to już inny? Dobra, uciekam. Dobra, spodziewałem się, że będzie jakiś trudniejszy, szczerze. Bliskie spotkanie. Za dużo po prostu pogrzeć zobaczyłem z taką ilością. Okej, wyciągnijmy co oni tam mają. Ale kolejny punkt lepszy na wpadnie. Tu coś aż się świeci. Do świtu jeszcze jest czas. Czy to jest jakiś motyw, że jak jest noc, piwnicy czy coś. Czy coś. Dobra. Mamy niby awansik. Patrzmy. Do dyspozycji. Jest takie jak odporność, żeby ulepszyć. Zdrowie. A chodźmy jeszcze w życie. Ła. Świeże powietrze dobrze ci zrobiło. W kamerę nie buchać. Le. Chcę poprawić OBS-a, bo nawet nie widzę swojej twarzy. Teraz będzie od razu lepiej. OBS-a, Twitcha, no bo na sprawdza mnie. Bo nie wiem, czy to OBS się tak zacina, czy co. Dobra, wiecie co, jednak zostanę przy OBS-ie, przynajmniej widzę, czy jest mnie słychać, czy nie jest mnie słychać. A z tego co wiem, jeżeli coś napiszecie na czacie, to i tak, bo to ustawiłem tak, będzie wyskakiwało tutaj w prawym dolnym rogu. Ale już się zaczynam jąkać. I proste dzień. Zmieńmy tą czapkę, co? Na lepsze. Ok. Cześć, Olax. To jest słabszy pancerz. Możemy czapkę z rodem Monkey D. Luffy. Kto ogląda One Piece'a, wie o co chodzi. 17. Energii Kimi zabiera. Mam regenerację energii przynajmniej w tym kapeluszu. Niezły cylinderek. Może być. I żadnych nowych rzeczy chyba nie mamy, bo tak by mi podświetliło z taką coś ale gwiazdką, jak się u góry sprzęt czy stwórz. A mogę coś tutaj, na nogi chyba. Tworzyć jakieś dodatki, może mam dostępne. Tu ja mam dostępne, to czemu to mi się świeci? To były mi niepotrzebne nadzieje tak naprawdę. Dobra, bawimy się dalej z kiblem. Musisz odpowiednio ustawić napinacze rur, by udrożnić spółkotron. No dobra, to z tego co widzę, to by było okej. Muszę obrócić. Tak? Tak, muszę. Ej, te zagadki są chuj trudne. Te pierwsze, z których się śmieję, to jest banalnie proste. Teraz już wiem, o co chodzi, nie? No to na pewno muszę zrobić coś takiego. Jeszcze parę ruchów w lewo. Dobrze je wykorzystaj. Mogę obracać tylko tym. Wróćmy tak. I o to chodziło. Oko. Właśnie tak należy sobie radzić, gdy wpadnie się w kanał. Ładna kurteczka. Daje nam trochę pancerza.
Okej, gdzie jest kolejny? Boże, to aż takie obszary będę pokonywał, żeby tą wodę ogarniać, naprawdę. Te kible tak zwane. To jest pewnie cel, gdzie teraz lecimy. Wiecie co, my się zajmiemy w takim razie tymi poboczniakami. Jak będzie trzeba, to będziemy jak będzie trzeba, to zrobimy kilka streamów z tego. No, zrobimy z tego kilka streamów, a my się zajmijmy przynajmniej tym obszarem, który aktualnie mamy wzięty i odebrany, nie? Widzę, że mini zapisy jakieś tutaj są, więc będzie szybciej też się przenieść. Więc na razie z tym spółkometrem, czy jak to się tam nazywało, spółkotrony z spółkotronami, po prostu damy sobie spokój. Okej, weźmy teraz tablicę ogłoszeń. Tablica ogłoszeń nam wyskoczyła. Tutaj. Czyli niedaleko w sumie miejsca tepania się, to się tepni. Tym przyciskiem, nie tym przyciskiem. Nie no, szybka podróż. Ej, ziomuś. Dobra. Może też patrząc sklepienie nieba, mówisz sobie, że musisz za wszelką cenę rozjebać. Może wiesz, że tak ty w tej chwili myślisz 6 miliardów osób, nieważne gdzie by byli. Dzięki Rudyza. Graj do 00.00? Wiesz co? W następnym tygodniu mogę pomyśleć o coś ala przedłużanym streamie. Teraz mówię, no ja chcę to wrzucić na YouTube'a. Poboczniaków. A ty mówisz Menelu, nie? Mówisz Menelu, Menelu. Nie chcesz wiedzieć, co tu chyba jest. Dzięki, Rudy, że wpadłeś i dzięki jeszcze raz za followa. Już oddychę bliżej prawko. Ale nawet się nie odezwie, nie nic, nie? Twoje czyny mają znaczenie dla ciebie i dla świata. By czyściuch działał jak należy, musisz ustawić odpowiednio koła zębate. Powiedz przynajmniej, Rudy, czy jest odpowiednio głos, czy granie jest za cicha, co? No bo szczerze powiedziawszy, dość mocno wziąłem i obniżyłem głośność tej gry. Ja na przykład ją fajnie słyszę, ale nie wiem, jak słyszą ją tak naprawdę ludzie na streamie. Takiego robimy. Cyk, cyk, cyk. To było proste. To było naprawdę proste. Kręci się aż miło. Lektor trochę cicho. Aha, dobra. To już wiem, kim jest Ola tutaj. I żeby nie wiedział od początku, nie? To poczekajcie chwilę. Aj. Jest mysz. Okej, teraz powinno być lepiej z lektorem. Legendarna Czapaja. O. Czekałaś na to, żebym zwrócił na ciebie uwagę, nie? Byłaś ciekawa, czy rozkminię. Nie no, szczerze, Rudy musiał dać komentarz. Dzięki, Olu, za followa. Za ścianą coś tu jest. Ale my idziemy do tych tablic całych. Cyk, cyk, cyk. Widzicie, no plany były takie, żeby robić streamy z Minecrafta, nie? Ale aktualnie ktoś się nie może wystarczająco ogarnąć. To ja. Beskitu, ty masz jeszcze tutaj chyba VIP-a, co? Nie pozwól, by dzień minął bezowocnie. Za starych czasów, jak się brało i streamowało. Ale gdyby nie streamer, to szczerze by nie miał tej kamerki, nie? Dało mi się nawet ładną kwotę. Ile mi się udało? Około 1000 zł wyciągnąć na samym streamowaniu. Miałem się z nimi bić? A moda masz, bez kitu.
Wy co, dziś jest spokojnie, czy też planujecie jakieś imprezę? Znaczy planujecie, czy jesteście na jakiejś imprezie? Ten typ mnie atakuje, czy nie? On jest mój. On z tym jeszcze walczy. Zastanawiam się, czemu on wpadł. O, on się mi napierdala, nie? Nic z nich nie można było zebrać. Wjebali się na nasz teren, nie? A, pijecie przy kąpie. No spoko, no to zdrówko wam życzę, nie? I przecież, kurwa, my tu chyba byliśmy tak naprawdę. Tą tablicą. To nie w tym miejscu szliśmy, w ogóle w drugim kierunku. Pogłupiałem w tym momencie. Jest tablica. Na tablicy znajdują się głównie ogłoszenia dawnych pracowników ciuchciowni. Dzisiaj ciężko cokolwiek z nich zrozumieć. O tablicy nie można powiedzieć zbyt wiele, ale gdzieś tutaj w podpodwórku siedzi Gizmo i grzebie przy swoim mektonie. Kiedyś korporacja Toxanol zarządzała stąd ciuchciami, wielkimi maszynami, jeżdżącymi po torach i zatruwającymi powietrze. Jej, pociąg. Możliwe. Czemu nie? Musimy się tylko dogadać, bo jutro jeszcze brat ma do mnie przyjść. Może w końcu ogarnie to, co miał ogarniać. Zresztą sam widziałeś, że zaczął coś wrzucać, jakieś materiały, zaczął nagrywać. No i plan jest taki, żeby w końcu ogarnął tego u siebie Minecrafta, nie? Nie wiem, o której... A ja mam do niego wpaść, albo... Ja mam do niego wpaść? Chuj, już nawet nie wiem, szczerze. Ja albo do niego wpadnę około godziny 12, albo coś, więc... Wiesz, jakby co, pisz do mnie na fejsie, nie? A używano ich do przemieszczania się. Tory były kiedyś pełne ciuchć, zapchanych dwunogami, ściśniętymi jak głupoki w puszce. Jesteś na właściwym tropie. Miej oczy szeroko otwarte. Ten wam tylko nie odpierdalał tego numeru, co ostatnio odjebałem. Ale to co, planujemy robić to, co ostatnio robiliśmy? Czy coś konkretnego teraz macie w głowie? Bo nie wiem, czy wy ciągle myślicie o tych planach, które tam pisaliście, czy jak? Co za rozmokły dzień. Dobra, tu nie skoczę. Czyli to, co było planowane w takim razie. Więc jakby co, moi drodzy widzowie, oglądający ten filmik z YouTube'a, musicie mi wybaczyć, ale jest możliwość dziennego lub nawet dwudniowego opóźnienia. Zależy bardzo, jak głowę będę miał zrytą. Obszar ukończony. Kurde, miałem właśnie nagrywać gierkę. Ale wiecie co? To wam pokażę pod koniec jeszcze streama, z którą gierkę chciałem nagrywać. Tylko że niestety okazało się, że nie ma ani napisów polskich, ani polskiego dubbingu. A dość mocno trzymał klimat Biomutanta, nie? I myślę, że naprawdę by się przyjęło. I powiem szczerze, ja bym to mógł nagrywać, ja mógłbym nie rozumieć tam co drugiego, co trzeciego słowa. Ale czy wam by się to przyjemnie oglądało? Mówię, jeszcze pod koniec streama wezmę i wam ewentualnie trailer tej gierki wyślę. Żebyście zobaczyli, o jakim ja w ogóle tytule mówię. Bo mogę wam teraz podać tytuł, czy jest to naprawdę potrzebne? Dobra, kolejna tablica ogłoszeń. Dobrze, że jest niedaleko. No i ta siłpnia już by się przydała do takich lotów. Z tego co wiem, tu się zaraz wezmą i zrespią wrogowie ponownie, z którymi wcześniej walczyłem. A ja schodzę na dół. Muszę naokoło.
O. Tych wrogów to pamiętamy z kampanii jeszcze. A przynajmniej uda nam się szybciej punkty nabić. Mówię. A mówię, jak mam już teraz tą przekokszoną broń, to to naprawdę leci 2-3 razy szybciej niż wtedy. W końcu to my mamy giganta, nie oni. O, chodź tu. I kurwa, tam poleciał, gdzie ja nie mogłem pójść. A ty jeszcze chcesz się bić. Nie, ty jesteś nasz, no to po chuj się rzucasz. Nie no, kurwa, ta Vixos. JD już jest niemodne w tych czasach. Mogę dać blisko siupnie? Czy tak nie za bardzo? Nie można tu wezwać transportu. Lipa w takim razie. A, ła! I żeby się tylko nie zabić, proszę. Proszę. Okej. Okay. Nie to. Blisko siupnia. Rób swoje, nim zapadnie noc. Wyspieszenie, nitro. Dobra, płyn, bo jeszcze zaraz zginę z własnej głupoty, ej. Wiele ogłoszeń na tablicy odnosi się do spraw, które miały sens, gdy fala była dużo czystsza. Niesamowicie jest zobaczyć, na czym zależało tutejszym mieszkańcom. Ciekawe, czy cokolwiek z tego jeszcze się liczy. W przeszłodniach był tutaj port dla łodzi zanurzających się pod falą. One również wpłynęły na zaglucenie fali. Dlaczego zanieczyścili falę? Czyżby znaczenie fala odnosiło się do wody? Nie sądzę, żeby Toxanol zrobił to celowo. Ich maszyny narobiły bałaganu, a oni nigdy po nich nie posprzątali. Gdzieś tu standardowo powinien kryć się trop. Wystarczy, że będziesz rozglądać się uważnie. Stacja głębinowa. Dobra, nie aktywujemy tej misji. 1400, daleko to jest dość? I tak musimy ją aktywować. Dziennik, zadania. Tablice zgłoszeń. Już jest za poza obszarem, tak? No poza obszarem. My chcemy na razie wykonać wszystko, co mamy w tym, tak jakby z okręgu. Znajdź spółki, to też daleko, więźniowie, ocalenie więźniów. Okej. Okay. On jest niedaleko z tego, co pamiętam. No 400 metrów. Pytanie tylko, czy on jest na górze, czy na dole. Z aktualnego, wiecie, ułożenia terenu, wydaje mi się, że będziemy mieli z nim do czynienia na górze. Ta opowieść jest tak niezwykła, na ile pozwalasz. No kurde, wskocz. Już nie wiem, czy będę mógł dalej tam skoczyć. Pytanie, czy to jest jakieś normalne wejście, czy nie? Tak skakać po krzakach. Dobra, wejdźmy tu. Tylko nie wpadli teraz do środka, bo był przypał. Tu? Okej, tu. Już daleko nie zajdziemy. Biegam po krzakach, nie mam pojęcia, gdzie to jest tak naprawdę. Mógłbym zostać przy głównej drodze. Wiesz co, ja też właśnie zwróciłem na to uwagę i
Myślałem, że coś z nich wyskakuje, ale tak naprawdę ja tego nie mogę zebrać. Może jakoś w późniejszym etapie będę miał do tego dostęp, wiesz? Bo szczerze, to się i tak odradza w tym samym miejscu. Wiecie co, chodźcie, wyjdziemy na wodę i zobaczymy. No bo to tak naprawdę, zobacz, się respawni w tym samym miejscu, tak? Więc jakby mógł się tego pozbyć całkowicie, to już dawno powinienem móc to zrobić. I z gościupnia. Gaz do techy. Siema, Żenia. Priviet. Okej. Okay. Krytyło klawiszem tym. Okej. Okay. No i zabieram to. To mi znika. I zobacz, i wracam. I nic nie ma z tego. Oczy miej szeroko otwarte. Jak najszerzej. Jestem debilem. Wixos, jestem debilem. Dobrze, że zwróciłeś na to uwagę, widzisz? Dobra, no. Jestem debilem, co mam ci powiedzieć. No dobra, no ale mówię, no tym się na razie nie zajmujmy. Teraz będę zwracał na pewno uwagę, żeby wracać dokładnie w to samo miejsce. Dobra, my weźmy wierzchowca i jedźmy w kierunku tej całej góry. Co tam, Żenia? Jutro odpoczynek czy do robotaju? Powiedziałem, że jadę w górę, a nie w dół. To jednak chyba będzie tam w środku, w tych całych, w tej całych kanałach. Kanalizacji już chciałem powiedzieć. Tego co wiem, tutaj zbyt wysoko to nie podjadę, co? I to nawet wygląda, jakby to było tam w tym tunelu. Nie, dzisiaj że nie widziałem w robocie, więc... Jakby miał urlop, to by się chyba chwalił, co, majster? Dobra, nie, lecimy do tych tuneli, tu spadnijmy. Mam nadzieję, że sobie nie rozjebiemy głupiego łba, jak skoczę. A wiecie co, na wszelki... Jeśli wierzchowiec cię nie zrzucił, to dobrze. Nie zrzucił. Okej. Okay. Ja mówię, że jakby Żenia miał urlop, to raczej byś się pochwalił tutaj. Okay, jedźmy naokoło. Mówię, przepraszam jakby co za zabawę kamerą, ale ja nie gram na Joyach. O, jutro w pracy. No ja mam teraz 3 dni wolne, więc wiesz, na spokojniach. Okej. Co to było? No widzisz, a jeszcze nie brałem na przykład urlopu, nie? Nie mam pojęcia, kiedy mam sobie wziąć urlop. Nie śpieszy mi się, wezmę sobie na święta. Gdzieś w połowie grudnia i tak do połowy stycznia mi pewnie wyjdzie. No właśnie o to chodzi, że nie, co mam zapalić światło, szczerze, ty wiesz człowieka, jakie mam sobie w tyłu? Się nawet tego sprzątać nie chciało. Wydaje mi się, że przynajmniej robimy klimat, jakie zgaszone światło. A tu byliśmy już z tym, pamiętam. Nie było żadnych takich pobocznych tuneli. O Jezus! Już z nim walczyliśmy, ej, to nie fair trochę. Dobra, chodź tu. Jesteś solo, to nie stanowi zbyt dużego zagrożenia. Chyba, że się glitchujesz tak jak teraz. Szybkie cięcie! No, ja miałem robić szybkie cięcie, nie on.
No, teraz to ci tak średnio wyślę. Oceń sobie sytuację taką, że na biurku mam tyle miejsca, że tylko widzę monitor. Z tyłu... Zawsze trafi się ktoś, kto sądzi, inaczej. Że cię pokona. Dobra, skończyłeś jest już? Bardzo późno. Okej, okay, to teraz ja. Mój syf w pokoju jest taki, że na biurku nie ma co gdzie postawić. Z tyłu na łóżku leży jeszcze pizza niedojedzona. Łóżko nie jest złożone, bo tak naprawdę wstałem dopiero gdzieś około godziny 19:30. A nie chce mi się tego ogarniać. Wolę sobie zrobić 2 godziny streama dość klimatycznie, tak z gierki, bez zapalania światła. To nie jest odcinek, że wszystko musi być zrobione piw-paf, nie? Jakby to była pizza zamówiona, byłoby zajebiście, ale nie, to jest pizza z tego, z... No, gotowa pizza. I nie Giuseppe, nie Giuseppe. Więc spadł w dół, a to mi pokazuje do góry. Ej, wiedziałem, że tak będzie. Tu nie ma żadnych zaczepów, tam nie ma nic. Nie wiem, czy mam wejść na górę, czy wejść na dół. Wyjdźmy stąd na razie. Spróbujmy dookoła przejść. Cofnij się tam, gdzie spadł w dół, mówisz? Ale chodzi ci, gdzie spadł w dół, w sensie, że tak jak tutaj jestem? Chodzi ci bardziej, gdzie przed chwilą będzie było tak jakby zejście w dół i powiedziałem, że to chyba nie tutaj. Mam iść w kierunku tamtych drzwi, czy mam iść w kierunku tutaj? Poczekam na twoją odpowiedź. Ciemności nikt nie zorientuje się, że nadchodzisz. Byłem tam, czyli byłem tu. Dobra. Mam się wspinać na górę, tak? Tylko, że tu nie ma jak się wspinać na górę. Bo tu nie mam żadnych haków, ja nic nie mam na razie. Takich mocowań. A z tego co widzisz, tutaj drzwi są pozamykane, nie tu. Tam gdzie był gruby. No i widzisz? Kiedy dostanę prawo jazdy, kiedy je w końcu zrobię, wiesz? Kiedy w końcu nazbieram na to prawko. Nie no, nie mam hajsu, nie oszukujmy się na razie, tak. Jak spłacę kompa, to na pewno w pierwszej kolejności już ruszę z tym prawkiem. Chciałbym szybciej. No i co, tu był gruby i tu nie ma gdzie się wspinać. Tu przez te kraty przejść nie mogę, prawda? No ni hu hu. No i tu jest spad w dół. Okej. Okay. To też było na odcinku i tu można było się po tym wspinać. Zielone punkty na ścianie? Co? Chodzi ci o ten mech? Ja jestem ślepy i tego nie widzę. Nie, po tym się nie mogę wspinać. Świt daje wytchnienie oczom. Dobra no. Uj, ty zjebałeś, ja zjebałem od 10 minut, ale... Ważne, że chociaż próbowałeś mi jakoś pomóc, nie? Może faktycznie jest tak, że ty coś widzisz, a ja tego po prostu nie zauważyłem. Dobra, to wyjdziemy tym wyjściem starym, że kiedyś wyszliśmy. O Jezus, jak się wystraszyłem.
efektywnie. Wystraszył mnie, serio. Okej, tu jest to do wspinaczki. Okej. Stąd tak naprawdę zaczynaliśmy ten odcinek, bo tu jest nawet ten do równowagi. Może tu się coś otworzyło. Dobra, nie? Idź. Dobra, spróbujemy wejść tak jak wchodziliśmy na początku do tego tunelu, przez taką górkę. Że tam jest jakaś osobna droga. Dobra, teraz nam przynajmniej jakaś równowaga fajnie poszła. Dobra, schodzimy w dół, tędy weszliśmy. Tym tunelem nie szliśmy, może tutaj jest jakaś droga inna. Zamknięta, no fajnie. Nie, tędy przychodziliśmy kiedyś. I tu jest coś a la górka, więc może po tej górce będzie można do niego dotrzeć. O, chyba coś mamy, chyba mamy jakiś trop. Tak duży przestrzeń, nie ma żadnego przeciwnika, to aż dziwne, szczerze. Planeta wciąż się kręci. Tak oto mamy kolejne dni. Czy idziemy prawidłowo? No to raczej nie. Ale nam zależy, żeby to zdobyć. Dobra, tu jest pełno przeciwników. W tym obszarze jeszcze nie byliśmy, na pewno. Wystarczy. Interakcja. Dawaj skrzynki. Puszka. Pan Puszka. Tego obszaru w ogóle nie kojarzę. A tu czuję, że zaraz będzie jakaś zadyma. Nawet słychać. Sklepcio. Może coś jeszcze zostało w środku. Sklepcio. Fajnie. A, aha, nagle ożyli. Jak brzydła. Wymiotnie. Musiało zaboleć. Kurwa, chciałbym najpierw tego z tą bronią pokonać. Skacz. No bigo! Jest kolejny ty cwaniak. Właśnie, powiedzcie mi, czy znowu nie słychać tego naciskania, bo musiałem niektóre opcje. Ajajajajaj, dobra, skacz. Dobra, powiem wam po walce. Nie certolisz się! Prosto w facjatę! Ja mam tyle życia, że już nie mam co się go obawiać. Idź za przeczuciem. Musiałem dość mocno zresetować OBS-a, dlatego mam nadzieję, że moje wcześniejsze zapisy typu przyciszanie, naciskanie klawiszy jest przynajmniej cichsze niż było na początku. To się nic nie zjebało, bo miałem poprzednio jak nagrywałem właśnie reakcję. To miejsce ma w sobie jakiś spokój, można tu odpocząć i nabrać sił. Warto tu przejść, kiedy dzień przeistacza się w noc i na odwrót. No, bo nie dokończyłem wam. Przy ostatniej reakcji miałem dość poważny problem, że strasznie słyszałem metalicznego dźwięku. To nie był taki naturalny dźwięk, który słyszę. Bo no taki lekki jakby metal, nie? Nie było ani echo, ani szumów, ale no... Jak robot. Trudno jest mi to teraz określić tak naprawdę. Okej, to miejsce ma w sobie jakiś spokój. A nie musimy teraz odpoczywać. Ale dobrze wiedzieć przynajmniej, nie? Dobra, ratujmy. By nie zajebali jak poprzedniego, hehe. Wydaje się być w dobrym nastroju, mimo że czeka na pewną śmierć.
Wie, że żyjesz według własnego kodeksu i martwi się, że nie szanujesz już życia. Prosi cię o słuszne postąpienie ze względu na swoje sumienie. Poprzez wewnętrzny konflikt każdy jest odpowiedzialny za własne czyny. Zauważyłem to, że jest ta sama droga dialogowa jak u poprzedniego więźnia i obawiam się, że niestety w każdym więźniu będzie to samo. Sam. Smuci się, że nie schodzisz z drogi zniszczenia i pragniesz pomóc tylko sobie. I znowu mu zajebiesz liścia, nie? A nie, teraz... Na światłości! Przemyślę to. To by było na tyle, jeśli chodzi o mrok. Trzymaj oczy z dala od światłości oślepia. Takie postępowanie wymaga jasnego umysłu. Światłość kiedyś się kończy. Nie jest wieczna. To dostanę pewnie do światłości, co? Jej, punkty psioniczne. Zawsze o tym marzyłem. Znowu musiałem go... Musiałem go, jak to się nazywa, znokautować. 23 więźniów aż. Wygląda na to, że pokrętła muszą być odpowiednio ustawione, żeby urządzenie mogło załadować program. W Pac-Mana będziemy grali. Boże, aż tyle ruchów to zajmuje. Teraz tu. Nie pamiętam, z czego to było. Z Mario? To twoja chwila. Musisz się skupić. Musisz się skupić. Kurde, dawno nie robiłem streamów i wiecie, fajne uczucie jest streamować znowu. Niby miska. To niby miska, no. Powiem. Szansa na był plus 18. Coś było? Nic tu nie było. Ale tak jak mówię, ogólnie swoją karierę wcześniej chciałem zacząć od streamowania. No ale to nie przynosiło żadnych efektów i teraz jak wrzucam odcinki na YouTube'a, to się o wiele lepiej z tym czuję. Bo wiem, że ktoś faktycznie wyświetla to. No a po streamach tak naprawdę ciężko jest odnieść wrażenie, czy ktoś to ogląda, czy nie. No wiadomo, kurwa, 10 razy jest prościej zarobić, nie? Jeszcze też nie wymagam, żebyście rzucali byle i tego, nie wiadomo jakich kwot. W sklepie tego nie dostaniesz. Ale nie mówię, że tego nie chcę, nie? Tylko, że nie chcę od was wymagać po prostu, no jeżeli uważacie, że na tyle dobrze prowadzę streama czy coś i chcecie wpłacić jakąś tam drobną dotację, to ja się nie obrażę, nie? A takie bronią do walki wręcz? Wiecie co, to jest tak jak było w przypadku z tą trucizną, co teraz mamy. Tylko, że tu jest co? Wręcz sparowane tą bronią. Regeneruje 20% maksymalnej wartości twojej energii ki. W sumie wyjebane. W ogóle nie paruje tak. Okej, okay, nic tu nie ma. Kolejne 200 metrów do kolejnego więźnia. To nie jest daleko. A już idziemy na skróty. Może coś jeszcze w tych krzekolcach odkryjemy. Poczuj promienie. Dobra, ciebie to już mam u siebie. Kolejny ich obóz. Znaczy, na pewno to nie jest ich posterunek. To jest jakiś tylko obozik taki Rito mały. I jego bandyci tu obozują. Uważaj. To już nie. Rito. Chodźcie, Rito. No jeszcze mi trzech dajcie. Nie, dobra, tam ktoś strzela, a ja nie lubię strzelających postaci. Jedną nogą stoi w grobie. Urywa. Dwa wielkoludy się rzuciły. Mądry przeciwnik by się wycofał.
Mądry przeciwnik by się wycofał. Kurwa, uciekaj. Uciekaj. Życie, już ładuj. Kurwa, nie tą puszkę cię akurat ruszy. Dobra, tu już parowanie będzie potrzebne. To tylko draśnięcie. Mnie z obozu zaraz wyrzucisz. Nie dobrze się robi. Dobra, tu teraz. No i zostałeś na Merito, tylko ty. Już solo pójdzie o wiele prościej z ciebie. Solo, to ty raczej zbyt silny nie jesteś. O, a co to? Wiem, że jakąś tam broń dostaliśmy. Smaczek poleciał. Kolejny smaczek. No i tyle. No z tych małych to nic nie wyleciało, nie? Szukajmy ten obóz. Zaraz tego uwolnimy kolejnego więźnia. Beczułki coś muszą mieć w sobie. Zacisk. Spoko, to akurat się przyda do tego, do broni, jak będziemy tworzyć. Kolejny. Ujochwyt tym razem. Możesz to odpowiednio wykorzystać. To ja wiem. To miejsce ma w sobie jakiś spokój, może... O, tu jest kolejne. Tu już nie ma żadnych skrzyń. Pod spodem coś było? Mieli jakieś ala domki? Niby tamten typ, który wyszedł z środka, coś tam miał. Widzę, że się nawet świeci. Wow! Tu trochę jest tych skarbów. Szukaj skarbów. Bohaterowie są nimi wyłącznie dla innych, ale albo robią swoje, albo nie są bohaterami dla nikogo. Głębokie. Url? Alufa, dobra. Jakbym zasięg łapał z telefonu. Dwie nożyce. Zakaźny, ej. A to jest dwuręczne niestety. Gdyby to było tego jednoręczne, to jeszcze spoko, ale dwuręczne nam nie są potrzebne. Moduł zapalający. Górna modyfikacja, o! To możemy połączyć. Szkoda, że nie ma coś takiego jak połączenie właśnie trucizny i ognia i na przykład po 5 sekundach ten rywal by jeszcze wybuchał. O, moduł zamrażający. To też jest spoko, szczerze. Nawet nie wiem, czy nie zamrażający by nam lepiej nie pasował. Duży pakiet energii. Ja nie odczułem żadnego... Jeszcze raz. Ja nie odczułem żadnego rozrzutu w tej broni. Ale apteczkę z chęcią przyjmę. Dobra. Będziemy uwolnić naszego więźnia. Jak będzie mówił to samo, to po prostu skipuje, nie? Wydaje się być w dobrym nastroju. Okej. Okay. Prosi cię o słuszne postępy. Dobra, w mordę dostaniesz i tyle. I wtedy wchodzi mrok, cały na biało. Nie, chwila, no... Rozumiesz. Wtedy wchodzę ja, cały na biało. Nie ufaj mrokowi! Czy
Czy teraz widzisz, jak mrok cię wyzwala? Nie jest jeszcze dla ciebie za późno, prawda? Witaj, tu mrok, to ja, przyjaciel z dawnych lat. A mnie już dawno jest za późno. Punkty psioniczne, jej! Dobra. Idziemy ratować kolejnego więźnia. To oni chyba mają takie swoje coś a la małe obozowiska, z tego co widzę. Mówię, mógłbym wziąć wierzchowca tutaj, ale to nie jest jakiś taki daleki teren do pokonania. Więc szkoda tak naprawdę mi czasu. Wystaw się na słońce, póki możesz. Wow. Nie, nie będę zaczepiał, bo pewnie nic nie będzie miał ciekawego do przekazania. Już nagrywamy ponad, streamujemy ponad godzinę. No i słyszę. Spójrz, kolejne wysypisko toksanolu. O, ci latają. Ej, oni latają. Prawie dobrze psionicznie. Psionicznie. Nie wiem, o co ci chodzi. Ej, wkurwia mnie to ich strzelanie, ale muszę tych najpierw pokonać. Strzelaniu zbyt dobry nie jestem, a jak jeszcze mam czuć presję ataków z ziemi. Dobra, największy problem został pokonany. Ci mogą mnie nawalać, dopóki regeneruję sobie życie pokonując przeciwników, to jest nic. Dobra, teraz pok. Kurwa, no nie mogę ich zapytać, muszę ich wystrzelić. No wyżej celuj, czemu tak ciężko celujesz? Odsuń się. Za mały magazynek, a faktycznie popracuję nad tą bronią, wiecie? Jeżeli mam spotykać coraz częściej takich przeciwników, to faktycznie będzie lepiej. No strzelaj. Jeden strzał został. Popracuję nad tą bronią, serio. Myślałem, że to czapeczkę taką dostaliśmy. To był zwykły szelek. Kolejny punkt zapisu. Standardowo mamy też awansik, widzę. Okej. Żywotność, inteligencja, siła, szybkość poruszania się, szczęście. A weźmy teraz, pójdźmy w szczęście. By jeszcze lepsze kryty zadawać. Twoje zadowolenie jest najważniejsze. Mam zrobić teraz? No w sumie mogę zrobić teraz upgrade broni palnej. Mogę ulepszyć jeszcze odporność. Dobra, to zostawię. Dobra, to się pobawimy w sumie. Spójrz. Wyposażenie. Sam muszę ogarnąć, gdzie to jest. Spójrz. Nie będę tworzył nowej broni. To jest dystansowe, okej. Okay. Eksterminator. Czym ja tego nawet nie mam ustawionego? Dobra, nieważne. Modyfikuj. Zobaczmy, co tu możemy dodać dodatkowo. Najpierw zaczniemy z lufą. Rapster. Okej, 253. A to nic nie dodaje. No dobra, Rapster, chodź. To możemy sobie złomować. Może akurat będziemy potrzebowali części. Okej, stwórz. Sam raz do zdejmowania niemilców z bezpiecznego dystansu.
Okej, nie mi. Jeszcze modyfikuj. Jakby dużo techa modyfikować tutaj nie mogę. Zwiększenie magazynku, okej. Okay. Do modyfikacji nie ma nic dostępne. Rodzaj podstawy. To mi zabiera, karabiny automatyczne. Dobra, eksterminator, a co tu mam jeszcze? Masz wszystko, czego potrzebujesz, by stworzyć coś wyjątkowego. Okej. Okay. Bruk. Bruk mi coś dodaje? Dodaje kolba. 269. 270. Może jak ta broń będzie dziwnie wyglądać. Ale co, tworzymy? Mamy trochę większy magazynek. Aktualnie to jest najbardziej aktualnie mogę sobie na taką modyfikację tej broni maksymalnie pozwolić. O. To ma nawet sens. Powiedziałem. Nie powiem, że nie wygląda jak gówno. No ale cóż. Okej, okay, a jak mogę teraz zmienić, żeby ten sprzęt faktycznie był? Nie to. No to powinienem móc dobrać tą broń. Wyposażenie. Nie to. Też nie. No tu jest Rapster, no. To tyle to udało mi się ogarnąć. Sprzęt. No i teraz niby broń mam na plecach, tak? A jest, od razu, automatycznie to mi się przestawia. O Boże, jaki to ma rozrzut. Ciekawe, jak się z tego będzie strzelać. Wydaje się być w dobrym. Prosi cię o słuszne postąpienie ze względu na swoje sumienie. Poprzez wewnętrzny konflikt każdy jest odpowiedzialny za własne czyny. A spróbujmy z tą drugą opcją, zobaczymy co to tak naprawdę zmienia. Cieszy się i jednocześnie dziwi, że wykorzystujesz tę tragedię do własnych celów. I tak bym mu liścia zajebał w takim razie, no. Uciekaj, mroku, uciekaj! Sprytnie, tylko spokojnie. Spokojnie? Nie, wręcz przeciwnie. Cóż, czas na ciebie. Chwila, co? Nie! Kolejny punkt psioniczny. Dobrze to teraz powiedziałem, czy nie? Apteczka. Widzisz, zdania są podzielone. Zdania są podzielone, no co mam ci powiedzieć? No, nie będzie twojej racji, niestety. My fajną kurteczkę mieliśmy wcześniej do ubioru. Ale mówię, no. Jak zostanie ewentualnie jeszcze 10 minut, albo tam z 5 do końca streamu. Musimy spaść na dół. To jest na dole. To wtedy ewentualnie się ubierzemy. Otyluju. No i dobra, Isko ma wiedzieć co to jest. Dobra, dzięki, już teraz wiem.
Dobra, hopsaj tu. Muszę uważać na tą energię niestety. O, mamy punkt zapisu. Dawno nie było żadnego punktu zapisu. Musimy olać znak. Łatwo ominąć tę wioskę. Nazywa się Mamcioklops. Mamcioklops. Zobaczmy. Połączenie Mandzia i Klopsa. No właśnie, nie możemy tej wioski ominąć, bo więzień jest pewnie w tej wiosce. Ej, tu są tacy jak ja. Bez kitu. Dobra, może kiedyś z nimi pogadamy, może jakiś jeszcze główny quest będzie z nimi. O! Mówi, że da ci dobrą cenę i zapakuje towar w Trymiga. Możemy pohandlować, jestem ciekawy, to jest pierwszy handel w grze. Gdzie indziej nie znajdziesz lepszej oferty. Nie zaszkodzi spojrzeć. No, nie zaprzeczam. Mogę sprzedać nawet. Jednoręczne tnące i właśnie w to byśmy szli. Ale jakie to jest drogie, panie. Patrzę, coś ciekawego może będzie. To jest spoko. No zobaczmy, co możemy sprzedać. Używalne. Moduły, czy ja będę coś z modułami majstrował? A, jak myślicie, sprzedawać czy nie sprzedawać te moduły? Zaciskotni? Gdzie ty widziałeś coś takiego, zaciskotni? A to jest dwuręczne. Nie będę mógł wtedy z dwóch ostrzy brać i korzystać. Ja zwracam uwagę tylko na jednoręczne tnące. Zostawić te moduły? No dobra, moduły zostawię, no. Żarcie, czy jest mi potrzebne? No ja mogę posprzedawać tą energię, bo ja i tak z tej regeneracji energii nie korzystam, więc to niech wypierdala. Napełniasz kabzę. No dobra, lecimy dalej. Nie tak. Tak, tak, tak. O tak, dobra. To już było różne. Puszka. To nie był najgorszy interes, co? Z tego co wiem, ta kurtka jest lepsza niż tą, którą mamy na sobie. Ta jest na pewno słabsza. To sprzedam. Tej czapce to nawet nie chcę chodzić. Ona jest chyba najsłabsza z tych wszystkich. Sprawdzaliśmy. To teraz łazimy. Tu mnie. Dobra, to już to możemy w sumie sprzedać. Zaraz ewentualnie jeszcze naszą postać raz ubierzemy. Jak coś będzie brakować. Marszczyk 15. Wiecie co, a zróbmy tak, żeby nie było potem przypału, jak jednak coś zepsujemy. Po prostu posprawdzajmy według kategorii. Okej, 15, 25. No ale tą czapeczkę ze względu na Luffy'ego to ja zostawię, no. To mogę posprzedawać. Kurwa, znowu to zrobiłem. Te rabiniki tylko jedne mamy. Przepraszam. No a te plecaki to gówno, nie plecaki tak naprawdę. Nie było ci to potrzebne. No, tak jak mówisz. Ej, szybko zbieramy hajs. Też sprzedajmy. Luźna spódnica. Spódniczka. To miałem na myśli oczywiście. Fragmenty sprzętu. Jakiś dodatek. Zostaw, może będzie jakoś fajnie wyglądać. No i nasze bronie. Pif paf.
No ten pistolet, wiecie co? To jest karabin tu, a tu jest pistolet. Zostawmy ten pistolet jeszcze. Tą laskę, ta laska plemienna nie jest mi potrzebna, bo i tak z niej nie będę walczył. Ale chyba nie mogę jej sprzedać. To też nie. Może to są jakieś do misji specjalne. To zostawmy. Kolby niech też zostaną. Jeszcze kiedyś możemy fajnie zmodyfikować tą broń. Chociaż te kolby, które chciałem wykorzystać, już tak naprawdę wykorzystałem, nie? No dobra, sprzedajemy to też. Szkoda, że nie ma takiego klawisza, że sprzedaj wszystko. No dwuręczne tnące to nam na pewno nie będzie potrzebne. To też miażdżące. No to też tak naprawdę nie jest nam potrzebne. Po cholery nam energiki od tego odnawiać. Moduły jednak też sprzedać, mówisz? Kurde, ale może coś z tymi modułami będzie można potem zrobić, bo fajnie by było mieć efekt jeszcze zamrażania czy tam ognia. Miażdżące, nara. Jednoręczna tnąca. Kiblotka. Ostatnio bekę z tego cisnąłem na odcinku. Jednoręcznie tnące, to jest gówno, już widzę. I to też. Okej, okay, no i co? Została kiblotka tylko. To są rękojeści do broni. Przyjemne interesy. Dobra, to teraz w końcu zobaczymy, co masz do zaoferowania. Wyjątkowe ceny za wyjątkowe rzeczy. Zapewniacie, że nigdzie nie znajdziesz lepiej. Okej, okay, no to zobaczmy. A i teraz będzie wszystko to, co ja ci sprzedałem, nie? Żebym mógł odkupić na wszelki wypadek. Jakbyśmy jakiegoś tu hedzika zawalili, to czemu nie? O, dobra, tu. Wycinak. Jednoręczny tnący. Kategoria wagowa średnia. Wiecie co, ja sobie zmienię pozycję do siedzenia, bo już mi niewygodnie. Dwuręczny, niestety. Sorry, szkoda, że to jest dwuręczny. Okej. Okay. Ja patrzę po efektach, szczerze wiecie, bo tu i tak połowa tych rzeczy jest ode mnie. Kurde, poszedłbym w tego wycinaka. Dość drogie to jest i nie wiem, czy opłaca mi się. Zresztą jak mam wydawać hajs, to i tak rzadko będę spotykał pewnie sklepy w tej grze. A kupmy to. Teraz tym się zajmiemy. No i części do walki. A to kupię. Kupię z ciekawości to, no. Chyba, że tu jeszcze będą jakieś ze specjalnymi efektami. O! Ale mało ma rękojeść. Dodatek 3-7. Które mają najwięcej? No najwięcej ma to legendarne, tak? Rzadkie, przepraszam. To się nazywa rzadkie. Dobra, ma jeszcze przebicie pancerza, to, więc... Czego ci potrzeba? Może uda nam się połączyć te dwie przed chwilą kupione rzeczy. I o to chodziło. No i o to chodziło. Dobra. W takim razie wejdźmy sobie w menu. Weźmy stwórz. A, muszę klatę ubrać. Okej. Okay. Coś jeszcze? Zmienimy tą czapkę chyba, co? Pasuje ci. Będziemy bezpieczniejsi chociaż trochę. Weźmy, dobra, stwórz. Co ma na tych plecach? Te miecze. Stwórz nową broń. Okej, okay, wycinak. Jestem ciekawy, jak oni to połączą. Wycinak i... Nie mam wystarczająco złomu. Shit.
Zobaczmy, co mamy jeszcze w ekwipunku, co możemy ewentualnie zezłomować. Kurde, nie pomyślałem o tym, że może mi złomu. Rzadkie jak moje gówno. Podejrzewałem, że to powiesz. Nie, serio, podejrzewałem, że to powiesz. Na mordę nic nie ma, na prawe ramię też nie. Lecak. Tego nie mogę zezłomować. No nie gadaj, że nie mam nic do zezłomowania. Nie mogę złomować. A coś jeszcze takiego, które aż prosi się o zezłomowanie? To mogę zezłomać, a czy to... A dam jeden kawałek akurat drewna, okej. Okay. No i teraz możemy pomyśleć o stworzeniu tej broni. Cóż. Cyk. No, cyk. Cyk, nie cyk. Cyk. I ja tu mam trzy. Rękojeść jeszcze mogę. Wiem, że mogę tylko dwa. Zaś się okaże, że nie zrobiłem najgłupszej rzeczy, jaką mogłem zrobić. Od razu lepiej. Od razu lepiej, to ja bym tak średnio ocenił. Mogę to stworzyć już? Nie mogę. Nie no, nie chcę odrzucić zmian. Dlaczego tego i tego nie mogę połączyć? Wiesz, ilościowo mi na wszystko stać. No jest połączone i czemu nie ma możliwości stworzenia? A to jest rzadkość wręcz spektakularna. Ej, no coś się tu zjebało, widocznie. No wszystko się zgadza, no powinienem móc. A, chyba że jeszcze rękojeść muszę dodać. 279, zróbmy tak. I znowu mi drzewa brakuje, kurwa, jebane drewno. Latam po lesie i nie mam drewna. Ale zobaczmy, czy jeszcze jest jakaś rzecz, której możemy się pozbyć. Myślisz, że o to chodzi? No właśnie. To mogę zezłomować. Szczotę? A rozjebmy tą szczotę. Dobra, już teraz powinno być wszystko ok. Stworzenie, wejdźmy. Co dzisiaj stworzysz? Zobaczysz. I tu mi nie chce nagle przeskakiwać. Dobra, rękojeść. Cyk. A dobra, i z rękojeścią już od razu i nagadka, nie? Co ja sprzedałem? Mam dziury w mózgu, co ja sprzedałem? Czemu nie mogę dodać dodatku? Nie mówię, że ja sprzedałem jakiś tam moduł. Okej, okay, a bez rękojeści na razie? Nie mogę połączyć tych dwóch rzeczy, naprawdę? Okej. Okay. No, miałeś rację, faktycznie, bez rękojeści. No w sumie to nawet logicznie brzmiało, że bez rękojeści. Jednoręcznie tnące, okej. Okay. Mamy teraz dwie zajebiste bronie. Z obydwóch przeciwnik może dostać potężny wpierdol. Spróbujmy jakoś to teraz ustawić. Raz. A już jest ustawione. Nie, tak, tak. Okej. Okay. Jak to wygląda. Ej, spoko to wygląda, co? Podoba wam się? Dajcie znać, czy wam się podoba. Ja jestem podjarany, szczerze, nie? Teraz mi, kurwa, jakimiś dodatkami sypiesz? Zajebiste, no. Niezły drzazgodło. I wiecie, co wam... Patrzcie, i to jest właśnie... kurestwo, nie? Przed chwilą brakowało mi drewna,
Tak, podeszłem do pierwszej napotkanej rzeczy, no drugiej, dobra, drugiej, i okazało się, że tu aż cztery deski mi, kurwa, wysypały. No, z wierzchowca będę korzystał, będę miał dystans do pokonania przynajmniej 500, nie? Mówię, no 200 czy tam 100 metrów, to nie chce mi się specjalnie uruchamiać. Okej, dawać im przeciwnika. Coś interesującego. Chodź tu, kurwa, trzeba cię przetestować. A on mnie raczej przetestuje zaraz. No kurwa, broń się! Co jest? Ej, ale w pierdol dostaje. Ale śmierdzi. Będziesz rama. Będzie, będzie. Uciekaj, uciekaj. Dobre to jest określenie. Jeszcze jakoś żyje. Kurwa, już powoli nie żyje. No nie spojebany! Jakim premo ma w ogóle taki zasięg? Wow! Byłeś lać? No to lekki wpierdol dostałem, tak powiem ci. Znaczy dostaję aktualnie. Dobra, uciekaj, bo widzę, że on się rozpędza. Dobra, uciekaj, uciekaj. A nie chcę jeszcze z tą walczyć. Fajne jest to, że nam odnawia życie, jak pokonamy przeciwnika. O Jezus. Dobra, chodź, jeden na jednego. Teraz to już się nie ruszysz. No dobra, tupniesz, no. Zajebiste, naprawdę zajebiste połączenie. Ale wiem, że teraz przy awansie na następny poziom będę musiał iść w szybsze poruszanie się. Bo czuję, jakby moja postać lekko zwolniła. Taki jest też fajny efekt, bo jak walczy w jakiejś większej grupie i po prostu... Nie da się powstrzymać nocy. Jak po prostu... Kto by pomyślał? To strunobrzdęk pochodzący z przeszłodni. Urządzenie, które wybrzękuje informacje. Ciekawe, czy nadal działa. Na gitarze zaraz będziemy grać? No, ale... Mówię, że fajne to jest, że po prostu przeciwnik... Po podpaleniu jakby oddala się, to jest walce w grupie nawet fajne, jeżeli będę musiał no z jakimś snajperem walczyć. Wtedy mogę go odciągnąć na jakiś tam kawałek, nie? To było ładne akurat. A w lodówce pewnie nic. Turli bębenek. Magazynek, okej. Okay. Ale się w ogóle to nie paliło. To nie? Tu też w sumie nie. O. Tutaj tak samo się nie pali. Co jest? Mam za niski jakby próg tego szukania łupów, czy co? Tu jest on do ogarnięcia. W tym budynku już byliśmy. Tu nic nie ma. Aż dziwne. No i tu jeszcze ta szopeczka będzie, nie? Do przyjrzenia. Interakcja. Dobra, kolejny więzień do uratowania. Thierry Lafia. Wydaje się być w dokach. Waxeusz intapadzia. Smuci się, że nie schodzisz z drogi zniszczenia. Zaczynasz czuć rytm mroku. Rytmiście. To nie rytm, a kolejny. A co jest nie tak z kolejnami? Kocham kolejny! Rytm kolejny, co za różnica.
Możesz się im wyrwać. Wyrwać? Nie ma mowy! Ciesz się nimi. Dziesięć punktów psionicznych. Od 10 levelu było taki fajny, nie? Dobra, wiecie co? Dajcie mi chwilę. Ja się muszę napić. Ja wiem, że to już jest końcówka streama, ale no prawie 2 godziny nic nie piłem, nie? I chodzi mi o normalny napój. Jeśli czujesz zmęczenie, odpocznij gdzieś. Nie lokujemy produktu. No ewentualnie zrobimy, co się nazywa, no co tydzień będziemy robić może takiego streama. Olu, ty tu nie dawaj smutnej minki, bo sama byłaś za tym, żeby robić to na odcinku. Nie no, 2 godziny no. Też nie ma co zaśmiecać, mówię ci, no mamy plan, a ja chcę też trochę pożyć poza internetem. Poza tym, sam jesteś osobą, która mi odciąga od tego komputera. Nie wiem, czy nie mówię teraz trochę za głośno mikrofonu nie mam. A, to ty byłeś, no. Ale skąd mógłbym wiedzieć, ja patrzę po niku, kto pisał, nie? I z jakiego konta poszło. A w ogóle, jak wam się podobała ostatnia reakcja? I ogólnie sposób na tą reakcję. Oglądaliście już, czy jeszcze nie? Co myślisz o takiej formie reakcji? Lepsza była ta poprzednia, czy nie? Aha, jeszcze nie oglądaliście, okej. No widzicie, dlatego muszę skończyć w ciągu 10 minut, żebyście mogli sobie zobaczyć. Dopiero będziemy dzisiaj. No ja chcę jeszcze właśnie tego streama ogólnie wrzucić na YouTube, to wiesz. 2 godziny to mi się to trochę będzie renderować, nie? Co 11 minut. No, no. Wiesz, jeszcze godzinę dam 10 zł. Nie, Niko, ja też jestem zmęczony, wiesz? A mówię, nie chcę też to przedłużać i tak to dalej tak dzielić na jakieś więcej odcinków. Powinieneś mnie akurat zrozumieć. O, interakcja. Pogłaszcz! W tej grze się tego głaszczy zwierzaki. O, jakieś łodki. Ale nie ty, tylko to, co głaszczę. No gdzie jest ten... A tu jesteś. Jaki fajny! Ej! Dobra, już nie, już się tak nie bawmy. Nie, Nikoś, serio. Była opcja zatrzymaj go? Ja cię kurwa znajdę, rudy skurwysynie. No, stój! Zatrzymaj stwora. No dobra, teraz mam jakiś dodatek z tym stworem, czy tylko jest zatrzymaj go? Nic nie mogę więcej z nim robić, wiesz? Zatrzymaj go, będzie na kotlety.
Chodź, moja płotko. Ruszaj, nim postanowi coś przekąsić. A skrót tracimy. Widzę, że to jest jakaś kolejna górka. Uuu, co to za jakiś teren skażony? Jakiś kolejny motyw z odpornością? Ten silos jest naprawdę wysoki. Nikt nie wie, co w nim trzymano. Tak. Oho, już. Hello. Kurwa. Wow. Jak tak uciekasz, to nie mogę cię zabić. No, a jak ja cię nie zabiję, to ja zginę. Co wie, po co wiacie? Nie, dobra, muszę go zgarnąć najpierw. To nie jest tak jeszcze źle, szczerze. O nie. Dobra, jest źle, spierdalaj. Uciekaj szybko. Tylko po kurczu, nie ma, nie uciekniesz. Teraz już na ciebie się skupiam. Muszę awansować, no. Ej, dużo dostałem akurat za te stworki. Wiesz, że nawet nie zwróciłem uwagi na to życie. Miałem nadzieję, że zaraz jakiegoś przeciwnika pokonam i mi przywróci przynajmniej połowę za niego, nie? Życie to trudna gra. Nie ma znaczenia, jak dobrzy w niej jesteśmy. Było głębokie. Mówimy o życiu i nawet tego nasz lektor nawinął o życiu. O. Mała kolba. No dobra, tak szczerze to myślę, że odbijemy tego ostatniego więźnia i skończymy już na dzisiejszy streamek. Gdzie jest nasz... Zniknął? A zniknął. Kurde, ten obszar będzie ciekawy do zwiedzania, już to widzę. Czekaj, czy będziemy mieli związane jakieś misje kampanijne z tym obszarem. Powiem wam, że wydawało mi się, że mapa jest mała, nie? I tak jak mi na przykład ty, Olu, doradzałaś The Elder Scrolls. To w sumie ta mapka wcale nie jest taka mała. Ona tylko tak wyglądała mniej więcej z perspektywy tego, jak się odpala mapę. Też się będziesz chciał bić? Nie, to jest nasz. Dobrze. Takich lubię. Pom, 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 pom. Spójrz tylko na ten sklepcio. Ciekawe, co kiedyś w nim sprzedawali. Ten sklepcio? Jeszcze luk, no czemu nie? Ale najpierw muszę zejść z wierzchowca, tu już trucizna, moduł na truciznę. Plemiona potrzebują kogoś, kto je zjednoczy. Oh shit. Dobra, że na razie nie zdążył obrócić. No i skończyło się rumakowanie, mamy snajpera. Chodź tu.
Okej. Okay. Już nie żyjesz. Dobra, pokonajmy tego dużego, szczerze. Węgielek. Ajajaj, no kurwa. Czy ja zawsze muszę tak mocno wpierdol dostać? Dobra, i te moduły są tylko od tego, nie? Widzicie to? Może się wycofasz. Jeszcze nie. Ta tajnia się jebła, nie wiem co ci chodzi w tym momencie, wiesz? Jakoś tak chyba straciłem sens zdania twojego, wiesz? Okej, wejdźmy tu jeszcze do tego sklepu. Książki nic nie ukrywają. No nic nowego, no. Nie no, wciągnąłem się w tą walkę. I nie wiem o chuj ci chodzi z tą patatajnią. Niebo jaśnieje z każdą chwilą. W ogóle widziałeś jak Kamilowi idzie? Powiem ci, że ładnie mu nawet poszły te odcinki, nie? Wiecie co? Ogólnie myślę, że przedłużonego streama, nie? Jak mnie tak już naciągnęliście. Kurde, mógłbym zrobić Mógłbym zrobić streama przedłużanego w momencie, jak będę miał 100 subskrybentów, nie? I tak na tą okazję już mam taki specjalny odcinek w głowie. Powiem tak, oboje uważamy, że przyjmiecie słucha. I ja dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, że mogę liczyć na osoby, że ktoś mnie w ogóle ogląda i że ogólnie... No, idziemy do przodu, no nie oszukujmy się. Jest nas coraz więcej. Fajnie by było, jakby jeszcze było więcej wyświetleń z gry tylko, nie? No, ale ja rozumiem, że ten motyw z let's playami już się skończył. Teraz to ogień? Przecież jesteś alkoholikiem. Dobrze, alkoholiku. Rozmowa alkoholika z alkoholikiem. Jeśli zamierzasz tu przebywać, lepiej zadbaj o coś, co pozwoli ci się nie ugotować. Skafander. To mogę mieć jeszcze skafandry. Dobra, z skafandrami to już się na przykład następnym razem zajmiemy. Teraz chodźmy tego więźnia ocalić. Pijemy? Znasz tego, wiesz jak się ze mną skontaktować. Musisz go skierować w odpowiednią stronę. Widzisz, no, ja miałem nadzieję, że na przykład na stream, a nie jeszcze Kamil wejdzie i że będziemy sobie gadać w międzyczasie. No ale on mówił, że będzie robił streama z CS-a, nie? Ja nie chcę CS-a grać, naprawdę, już mam dość tej gierki. Kiedyś wiecie, jak jeszcze tak potężnie streamowałem, to zawsze w połowie gry razem ze Smite'em ktoś mnie wołał, żeby pograć w CS, ale ja nie czuję tej gry. Dla mnie jest to zbyt nudne po prostu. A wiem, że robiąc takie odcinki z poboczniaków, po prostu też idę z główną fabułą gry, nie? Po prostu potem będzie mi łatwiej grać. Widziałeś filmik na mesie? Tak, widziałem ten filmik. Się spodziewałem, że zaraz coś będzie, ale że jakiś pająk wyskoczy czy coś.
Korkowate szamesu. Okej, ohydnie to wygląda. Zastrzyk adrenaliny. Już nawet zaczynamy się bawić w ćpunów. I było tylko było tylko propozycja, tak? A nie było powiedziane kiedy, gdzie, jak. Itp. Nie wiem, Niko. Szczerze, chujowo z hajsem. Zobaczymy, no nie chcę ci też obiecać, żeby nie było potem, że ci obiecałem, że na pewno będziemy pić, nie? Witaj w obozie Ako. Tutejsi bandyci są niezbyt gościnni. Trucht wierzchowca brzmi wspaniale. No właśnie, już powoli się kończy, wiesz? Tak naprawdę tego whisky to zostało... 1/4 butelki. A, to ci są. Kurwa, ja wódki nie piję, wiesz o tym. Kurwa, Nikodem, to miał być odcinek na YouTube'a, a my zaczynamy o alkoholach napierdalać, nie? No szkurwa! Nie, no nie. Chodźcie po kolei, co? Cwaniaki takie. Czy to jakiekolwiek obrażenia? Patrzcie. No kurde. Spadłem. Dobra, przynajmniej z tymi się zajmę teraz. Trochę może sobie życie odnowię na nich. O Jezus, Lunar was here. Dzięki za followa. Szczerze, mam trochę za głośno tą grę, a za cicho mam followy, bo nawet nie słyszałem. Kurwa. Nikodem, wiesz, ja tylko whisky piję. Dobra, chodź tu. Dobra, zrobimy tak. Będę klikał 3 przyciski naraz, albo nie, lepiej stąd spierdalam. O, piwka bym się w sumie napił. Ale nie też w jakichś dużych ilościach, nie? Wiedziałem, że coś kurwa będzie nie tak w tej układance, nie? Zbyt pięknie brzmiała ta rozmowa. Dobra, udało się. I mam dodatkowy level, nie? I 10. I w końcu te punkty psioniczne. Masz okazję psioniczne. Zmienić przyszłość na lepsze lub gorsze. No, i w końcu będziemy mogli te punkty psioniczne wykorzystać. Wejdźmy teraz w awans postaci i chciałem iść w szybkość poruszania się. Coś zmieniło się na lepsze. O, ja mam nadzieję, że zmieniło się postać.
punkty psioniczne. To musi być jasna aura. Iskra z nieba, to by było fajne. Iskra ki, ale to też z jasnego. Telekineza mroczne. Lepsza odporność. Ja nie potrzebuję ulepszenia odporności tak naprawdę. Biogeny. Tu jest coś ciekawego? Ej, to jest spoko, uważam. Jakby nie będziemy mogli gdzieś wskoczyć, to teraz dzięki temu będziemy już mogli. Okej. Okay. Zobaczmy jak to. Okej. Okay. No, to jest spoko, ten grzybek. Dobra. To tak jak mówiłem, zbieramy tutaj wszystko już. Idziemy uratować tego więźnia. I wam potem jeszcze na końcu puszczę to, co bym chciał nagrywać. Tyle, że tak jak mówię, nie ma ani polskich napisów i nie ma także polskiego lektora. Więc nie wiem, czy wam to by się podobało, bo ja bym nie robił za waszego lektora osobiście. No bo ja chujowo radzę sobie z angielskim, no nie ma co kłamać. Wydaje się być w Dobra, pierdol. Z każdą chwilą robi się coraz mroczniej. Wciąż jest czas. Mrok jeszcze nie wygrał. Ale wygra. I wtedy będziemy świętować. Czytam komentarz. Cieszenie się z końca wszystkiego jest w twoim stylu. Ej, nawet zakończenia w końcu się kończą. Wiedziałem, że piszesz o bimbrze, ale wiesz, jak mi się skończył moje pierwsze picie bimbru. No dobra. Jeszcze wezmę na tym drugim monitorze. Teraz możecie mieć chwilę ciszy. Odpalić tu, odpalić sumę. I to się tak ta gra nazywała. Puścić wam trailer. Ach chuj, 3-minutowy trailer mogę puścić. Okej, okay. I mi chodziło o tą gierkę. Moglibyśmy z tej gierki nagrywać. Jestem ciekawy waszych opinii, gra jest zajebista. Szkoda tylko, że nie ma serio ani polskich napisów, ani lektora. Hi. Jakie słodziutki. The rats seem quite fond of you. They're usually timid. Something tells me you did not come to our village looking for forest creatures. Hello, spirit. I seek passage to the sacred mountain shrine. Our village is bound to the shrine's energy. But that power faded long ago. Tragedies of our past. You must help these spirits if you wish to reach the mountain shrine. It's okay. You have to go now. Ah!
must move on. Spirit guide is a lonely one. No właśnie, i to jest to średnio, że ta gra jest... Gra się wydaje naprawdę zajebista, nie? To widać, że naprawdę ta gra jest, kurwa mać, taka fest. To by się naprawdę zajebiście grało. To prawda, to miała być gra w zastępstwie po Biomutancie, ale... Kurde, trzeba pomyśleć o takiej serii, no nie mam wspólnych serii z ludźmi. Czekam aż w końcu, wiesz, no Kamil ogarnie to naprawdę tego Minecrafta, nie? I chcę robić właśnie streamy też z tego. A aktualnie nagrywam jedną gierkę plus reakcję, nie? Do tego, jeżeli już uda się bić 100 subów, to wiesz, czym chcę się dalej zajmować. No ale... Wiesz... To jest świeża gra i ta gra naprawdę by się przyjmowała, bo jest jedną z nowszych gier. Biomutant też był jedną z nowszych gier, ale no weszedł na darmową platformę, więc tak naprawdę każdy może w to grać. Mi się na przykład, wiesz, dla mnie Biomutant jest pierwszą serią, z którą tak naprawdę ruszam na kanale, żeby mniej więcej poczuć te let's playe, nie? Że po prostu ludzie się do mnie przyzwyczaili i żeby no przyjemniej się brało i grało, nie? Żeby zobaczyć, jaki będzie w ogóle odbiór mojej osoby. A recenzje wiem, że się... Recenzje wiedziałem, że od samego początku się przyjmą, bo nie ma tego na polskim rynku, naprawdę. Nie wiem, czy ludzie się boją od tego mówić, co sądzą o danych piosenkach, czy co, no ale nie ma tego. Ja znam może z 3-4 kanały takie. A pamiętam, że naprawdę Liryk, jak tworzył to... Liryk jak tworzył to, to po prostu React, przepraszam, jaki Liryk. React jak tworzył, no to ponad 1000 subskrypcji na samych recenzjach zdobył, nie? Ja wiem, że on wrzucał codziennie odcinek z reakcji i tak dalej, no ale no... Ja jestem... No nie powiem, czy to zaawansowany wiek, no jestem... W początku wieku ja dużo też pracuję i ja nie mam też na razie takich możliwości, żeby dzień w dzień z czegoś nagrywać odcinek, nie? To wiem, może w większej ilości... Jest tak żywo. On nie lubi, kurwa, wkurwiać. Jak już osiągnę ten próg zarabiania, bo nie powiem, chciałbym zarabiać na YouTubie, próg zarabiania na YouTubie taki, jaki mnie satysfakcjonuje, to ja mogę rzucić tę robotę i zająć się tym. Codziennie by coś było, nie? Ale ja do tego potrzebuję ludzi, potrzebuję followów, potrzebuję subskrypcji, potrzebuję stałej widowni itp., nie? Bo oczywiście, ja nie chcę całego swojego kanału tego opierać na grach czy na reakcjach, nie? Ja mam naprawdę dość dalekie plany i właśnie na te 100 subskrypcji ja zamierzam dość mocno tam wyjaśnić, jakie są te plany i jak ja to widzę przyszłościowo, nie? Właśnie wiem, że to jest ten Kena, był podobny tego content jak z Biomutantem. Tylko, że Biomutant no nie wpada aż tak w łaski jak tamta gierka, bo jeżeli chodzi o Kena, no to ta gra o tej grze była już w chuj głośno przed premierą, nie? No prawda jest taka, że na Steamie ta gra kosztuje w okolicach... Nie, na Steamie. Game Pass? Na Game Passie? Teraz nie chcę skłamać. W okolicach 200 zł, nie? Ja bym sobie mógł pozwolić na to, ale no nie wiem, czy to by się... Czy mi się aktualnie opłaca. Bo ja jestem naprawdę kiepski z angielskiego. Jak się dowiedziałem, czy nie będzie polskich nawet napisów, to się trochę wkurwiłem. Nie mówię, że jestem stary, ale no chodzi mi o to, że wiesz, na ile moja robota pozwala mi tak naprawdę nagrywać, no. Ta
tam pracowałeś, tu gdzie ja teraz pracuję i wiesz mniej więcej, jak człowiek potrafi wrócić zjebany. Ja nie mówię, że tak bardzo się męczę, jak akurat ty. Jak ty na przykład pracowałeś, no bo wtedy trochę inne funkcje pełniliśmy. Ale to też przychodzi to zmęczenie z powodu wstawania rano, nie? Teraz już mi się skończyły ranki, zacznę z popołudniówkami, więc też mówię, że odcinki z niektórych tam zaplanowanych serii i tak dalej mogą wpadać nie tego samego dnia, jak obiecałem, tylko ewentualnie w dzień następny. Dobra, Mortki. Myślę, że tyle już będzie, że to już wystarczająca ilość streama. Mi się z wami naprawdę zajebiście spędziło czas. Wrócę do streamowania, to na pewno. Tylko, że no mówię, ja chcę ciągnąć YouTube i ewentualnie jak naprawdę ładne liczby zaczną robić się z YouTube'a, ewentualnie potem częściej pomyśleć o tych streamach, nie? No, jak chcesz, to poszukaj, no. No ja mam w planach na pewno... Boże, Tsuyoku... Na pewno mam w planach jeszcze Dying Light 2. Więc... Nie chcę zbyt dużo zdradzać. Bo w tym miesiącu taką opcją był właśnie Kena, żeby dodać jako serię. No ja tam mam rozpiskę 5 czy tam 6 gier, które by można jeszcze połączyć. W tym jedna gierka jest dość mocno na streama nastawiona. I nie mówię teraz o Minecrafcie, tylko mówię o innej serii. A jest to seria z gier wyścigowych, więc wydaje mi się, że już większość osób powinno podłapać, o jakiej grze mówię, która wychodzi mniej więcej w najbliższych 3 miesiącach. Bo nie jestem pewny teraz daty. Ja mam zapisane 5 czy 6 gier, które chciałbym nagrać, nie? Jest nawet gierka z takiej perspektywy anime. Tylko no, nie pamiętam tytułu. A, dobra, pamiętam, przypomniałem sobie. Demon Slayer. To ma być coś podobnego a la Ninja Storm, nie? Tym też się zajmuje Namco. Dobra. Kończę streama. Jeszcze raz dziękuję bardzo, że byliście. Streamów, no mówię, na razie zbyt często streamów się nie spodziewajcie. Zobaczymy, jak to będzie ewentualnie. Jak będę miał dni wolne, to na pewno wam rzucę informację, że chciałbym zrobić streama z tego i z tego. Ale no, mi się wydaje, że się udało, co? Mam nadzieję, że wam się wszystkim podobało. Na odcinku też mniej więcej wystąpicie, bo jednak te komentarze będą wyświetlane na monitorze. A ja będę zaraz brał i się zajmował renderowaniem tego wszystkiego. Kto wie, ostatnio, wykonując reakcję, Kartki wydał całą płytę, nie? Dlatego myślę, że stream z przesłuchania wszystkich kawałków, ale to dopiero jakby jego wszystkie traki były na jego oficjalnej stronie na YouTubie, można by zrobić, nie? I wspomnieć ewentualnie, takim jednym ciągiem polecieć. Czy coś a la oceniamy płytę Kartkiego Kraina Lodu, coś takiego, nie? Weź się na błąd z powrotem. Z powrotem. A, dobra, o to ci chodzi. Spierdala, jestem dobrze obcięty, przyjebałeś się. Zobaczysz mnie na żywo, to powiesz inaczej. W kamerce może to też trochę inaczej wygląda, uwierz mi. Dobra, Niko, Ola oraz każda osoba, która była na streamie, dzięki za streama. Ja się z wami żegnam. Zakończę tak typowo w odcinku.